wiesz, jak możesz zrobić fajne fryzurki małym dzieciom, które nie potrafią usiedzieć spokojnie? Dziewczynki lubią nosić włosy rozpuszczone, ale to takie niewygodne. Gdy rysujesz, wpadają ci na twarz. Musimy interweniować. I zamiast tego stworzyć ładną fryzurę. Emilka i Alicja zbierają loczki w oryginalne warkocze. Jak super! Też możemy takie mieć? Świetnie! Dziewczynki pozwoliły poczesać swoje włosy. Podziel włosy w ten sposób. Zwiąż jedną część gumką. Zajmijmy się drugą połową. Oddziel nieco włosów na czole. Zawiąż. Oddziel kolejne pasemko. I zapleć w cienki warkocz. Zrób tak samo z innymi pasmami. Teraz weź luźne pasemka po drugiej stronie włosów i zapleć warkocz przez głowę. Użyj ogonków z mini warkoczy. Zwiąż je gumką. Reszta włosów niech pozostanie rozpuszczona. Teraz przejdźmy do fryzury Alicji. Najpierw zbierz pasemka na czole i zwiąż je. Dodaj kolorowe pasemko. Mała modnisia pokocha różowy kolor. Wpleć jasne pasemko. Umieść tylne pasemka z przodu, a przednie z tyłu. Zepnij włosy. Nieco naciągnij. Teraz weź włosy po bokach i umieść razem z przodu głowy. A teraz weź włosy z wplecionym kolorowym pasemkiem. Powtórz to samo. Alicja naciąga pasemka i zabezpiecza warkocz, owijając go kolorowym pasemkiem włosów. Dodaj kolejny czerwony akcent. Obie dziewczynki są zadowolone. Ich fryzjerki również. Dzieci powtarzają po dorosłych. Co masz na głowie? Zrób też tak u mnie. Ale wymagający klient. Możemy zrobić wałki ze zwykłych skarpetek. Oddziel pasma. Umieść skarpetki przy nasadzie włosów. I zabezpiecz w ten sposób. Zawiń włosy na materiał. Wywróć skarpetkę na drugą stronę. I przymocuj. Na całą głowę potrzeba około 4 do 5 par skarpetek. Zrobione! Bądźmy cierpliwi. Co otrzymaliśmy? Urocze loczki ze zwykłych skarpetek. Co za wspaniały lifehack! Oto kolejny równie dobry. Zaczesz włosy do tyłu, oddziel górną część. Zapleć warkocz. Zwiąż. Weź wolne włoski po bokach. I przełóż je po kolei przez warkocz. Stopniowo cała fryzura przemienia się w szykowne upięcie. Co za ładny warkocz! Widać, że znasz się na tym. Do następnej fryzury zbierz włosy w wysoki kucyk. Weź kilka wypełnień do koka. Umieść największy przy podstawie kucyka, a mniejszy na nim. Owiń je włosami w ten sposób. Zabezpiecz wsuwkami do włosów. Udekoruj strukturę oczami i uśmiech. Jest taka słodka. Wygląda jak słynna emoji. To chyba najładniejsza fryzura na świecie. Mapa gwieździstego nieba jest fascynująca. Wygląda na to, że dziewczynka zainspirowała się kosmosem. I chce zrobić nietypową fryzurę. Przed Emilką stoi interesujące wyzwanie. Zobaczmy, na co teraz wpadnie. Najpierw weź przednie pasma i zwiąż je gumką. Obróć w ten sposób. Przenieś włosy naprzód. Zbierz resztę włosów elastyczną tasiemką. I przełóż przez kucyk na wierzchu. Wyjmij ogonek. Nieco naciągnij. Wow! Czekaj, to nie wszystko. Weź zmywalną farbę do włosów. I nałóż na włosy pędzelkiem. Nie wahaj się. Możesz dodać inne kolory i posypać całość brokatem. Dodaj planety jako dekoracje. Wow, to dopiero kosmos! Kolorowanki i markery. Może nieco sztuki uspokoi nasze maluchy. Ale czemu dziecko ma klamerki na ubraniach? I jego włosy są w nieładzie. Myślę, że te klamerki mogą się do czegoś przydać. Emilka postanawia wprowadzić nieco zmian. I zrobić irokeza z klamerek. Przemienimy go w mini panka. Jest przejęty. O tak, bunt ma we krwi.
Alicja też wpadła na fajny pomysł. Potrzebuje złotego drutu i opaski. Oddziel pasemko i owiń dookoła drutu. Weź dwa kolejne pasma po bokach i zapleć na drut. Zabezpiecz gumką. Zrób tak samo po drugiej stronie. Teraz załóż opaskę i dodaj druty do podstawy warkoczy. Teraz musisz ukształtować fryzurę. Schowajmy opaskę pod włosami. Zróbmy uszy z warkoczy. Miau! Co za słodki kotek! Nawet nie potrzebowaliśmy filtra na Instagramie. A teraz pora na coś magicznego. Podziel włosy w ten sposób. Zwiąż dolną część gumką i zawiń górną część włosów dookoła rogu z folii aluminiowej. Czy wiesz już, co szykujemy? Odrobina zmywalnej farby. Nieco połysku. Magiczny jednorożec jest gotowy. Nie ma lepszej fryzury na dziecięce przyjęcie. Wygląda na to, że wczuła się w swoją rolę. A oto kolejny pomysł dla chłopców. Zaczesz grzywkę do tyłu, przytrzymaj dłonią i spryskaj włosy lakierem. Kontynuuj aż do tyłu głowy. Popraw włosy według potrzeb. Daj ponieść się kreatywności. I nałóż zmywalną zieloną farbę. Odrobina cienia do powiek. Zrób końcówki na czerwono. Narysuj nogi. I ogon. I ostatni szlif. Zabawne oczka. Co za słodki smok. Pasuje do jednorożca. Wygląda na to, że dziewczynki są zainteresowane czesaniem włosów. Emilka i Alicja są gotowe do pomocy. Najpierw dobrze je wyszczotkuj. Zrób wysoki kucyk. Oddziel górne pasma i zapleć warkocz. Przełóż naprzód. Zwiąż resztę włosów pod spodem. Podziel pasma na pół. Wyjmij końcówki w ten sposób. Przełóż warkocz przez okienko i naciągnij gumkę wyżej. Niech kokarda będzie większa. To niesamowite! Do stworzenia tej pięknej fryzury potrzebowaliśmy jedynie grzebyka i kilku gumek do włosów. Oto kolejny pomysł na zjawiskową fryzurę. Zacznij od zrobienia ogonka. Zostaw dwa cienkie pasma po bokach. Zwiąż pod spodem włosy kolejną gumką i znowu oddziel dwa pasma. Umieść je na ramionach. Teraz weź pasmo oddzielone wcześniej i połącz z resztą włosów w ten sposób. Zwiąż ponownie włosy gumką. Odrobinę naciągnij pierścienie z włosów. Powtórz to samo po drugiej stronie kucyka. Co za świetny efekt! Potrzeba jedynie odrobiny wyobraźni i rzecz jasna gumek do włosów. Wyglądają super w nowych stylizacjach. Czasami dzieciaki mają głupiutkie pomysły. Na przykład zrobienie brody do robienia ludziom kawałów. Właśnie o to poprosiła mała dziewczynka. Zacznijmy, ale najpierw umieść bluzę na przyszłym brodaczu. Podziel włosy w ten sposób i zaczesz bliżej twarzy. Oddziel dwa pasma, rozłóż pod kątem. Znowu weź pasemka z boku i skrzyżuj je. Kontynuuj zaplatanie. Na naszych oczach obserwujemy porost brody. Zwiąż gumką i wepnij wsówką do włosów przy nasadzie. Narysuj wąsy. Teraz załóż na głowę czapkę i kaptur. Do pełnego przebrania brakuje okularów przeciwsłonecznych. Ruszaj na zewnątrz. Zbliża się pierwsza ofiara. Jesteś w szoku, co? Ten kawał z brodą okazał się być sukcesem. Na internecie jest tyle ciekawych fryzur. Chciałabym zrobić taką u siebie. Alicja z chęcią spróbuje. Świetnie wygląda. Najpierw oddziel przednie pasmo. Owiń na rączce grzebyka. Teraz patrz uważnie. Wyjmij pętlę z włosów i nieco zaciśnij. Weź kolejne pasmo spod spodu i przełóż przez pętlę. Weź pasemko i pociągnij. Powstała nowa pętelka. Kontynuuj zaplatanie aż do skroni. I przełóż pasmo włosów na twarzy przez ostatnią pętlę. Wygląda jak łańcuch. Teraz musisz wyszczotkować włosy. To idealny fryz na Instagrama.
Lubisz próbować nowych fryzur? Napisz w komentarzu i powiedz nam, które chciałbyś przetestować na sobie. Daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić żadnych nowych włosowych trików od TrumTrum Select.